Fundacjone Brada w Mediolanie to najciekawsze miejsce, jakie znalazłam w tym mieście. To zachwycający kompleks, w którym architektura, wystawy sztuki, kino, księgarnia i kawiarnia, a także dziedziniec otwarty dla mieszkańców miasta stają się instrumentami, które jestem pewna, że otworzą i podziałają kreatywnie na niejeden umysł. Kultura powinna pomagać nam w codziennym życiu, pomagać w zrozumieniu, jak my i świat się zmieniamy. Sztuka jest głównym instrumentem. Jeśli podoba Wam się to miejsce, zasubskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że będę Wam pokazywała wiele takich perełek. Cześć! Właśnie jesteśmy w kawiarni Wesa Andersona w Fundazione Brada. To miejsce, do którego zawsze bardzo chciałam dotrzeć. Jest to tak pięknie, czuję się troszeczkę jak w filmie. Właśnie wypiłyśmy sobie dwie kawy, zjadłyśmy kanapkę i ruszamy oglądać wystawy. Taki jest wyjście z toalety. Warto tu przyjechać choćby ze względu na absolutnie piękną architekturę, która jest w ogóle bardzo zróżnicowana. Wszędzie widać osoby, które robią sobie instagramowe zdjęcia. A to Asia się właśnie fotuje. Zresztą nie jedyna. Mówię, że właśnie się fotujesz, zresztą nie jedyna.